Hej, witajcie z tej strony Azar, a to jest poziom Wind Tunnel z autorstwa Grey Cata. Ostro się zaczyna. Zobaczmy, co nas tutaj czeka. Tutaj nic. No dobrze, mamy przede wszystkim tytułowy wiatr. To film poleciał mi ten poziom. I od razu nas wyrzuca tutaj. Okej, ups. Prawie zginąłem. Damy radę, damy radę. Dobra, musimy tutaj polecieć. Ja chcę to berło. Tam nie wiem, jak się można było dostać. Chyba tędy. Tutaj, no. Teraz muszę się chwilkę wyprostować. O, dokładnie. I zbieramy wszystkie monetki po kolei. Bardzo ciekawie zrobiony poziom. Okej, punkt zapisu. Przez przypadek poszliśmy główną drogą. Ja tylko sobie troszkę ściszę grę. O, idealnie. No i cóż, wejdźmy na górę. Chyba nie wiem, po co tamte platformy były, ale dobra. O, słyszę strzałki, to niedobrze. Ale zabraliśmy wszystkie skarby. Pójdźmy teraz tą stroną. Nie widziałem żadnych strzałek, że pokazywałem, w którą stronę. Co do licha ciężkiego się przed chwilą stało. Pójdę w lewą stronę może. Nie narażajmy się na kolce. Zresztą są po obu stronach. Tutaj trzeba precyzyjnego skakania i mamy magię jako nagrodę. A, tutaj się nie dostaniemy, niestety. Doskoczmy z powrotem. Mam nadzieję, że nie zginę w drodze powrotnej. No, jak na razie poziom prezentuje się bardzo ciekawie. Coś tu było na dole? Jeszcze raz zlecę. Bo czemu nie? Okej, potem spróbuję skoczyć. Chociaż nie, nawet jeżeli bym tutaj poleciał z tym wyrzutem w prawą stronę, to raczej nigdzie nie dolecę. Okej, udało się. Okej, czego chcesz ode mnie, platformo? Poczekaj na mnie, poczekaj. Już wiem do czego. Chcę, żebym tam dotarł. Tam, gdzie strzałka mnie zatrzymywała, prawda? Ale ja tam nie zdążę na czas. Chyba. Mogę użyć teraz tej wyrzutni. 2 sekundy. 1 sekunda. Pff, nie. Obawiam się, że to nie była droga, którą trzeba było iść. A jestem z powrotem tutaj. To może teraz... Ile odmiany sobie... Nie, nie. Może dla mnie sobie nie skoczę z kolce, tylko wskoczę sobie i zbiorę trochę tych skarbów. Już wiem, że już tak wszystko zmarnowałem, już zginę. Trudno. Chociaż może nie. Skutecznie mnie te strzałki zatrzymały. Siedząc z prawej, z lewej strony, z po lewej krawędzi tego tunelu, można ominąć ten straszliwy wyrzut. Więc ja jeszcze raz spadnę. Chcę się dostać tam w prawo. Tam coś się ukrywa. Kurde. Okej, udało się. I co? Nic? Jestem zawiedziony. Dobra. Skakujemy tutaj, czyli musimy się dostać w tą stronę. Czyli może ta jednak ta niezniszczalność była potrzebna? Tak, tu się da doskoczyć. Tylko musimy dożyć do tego momentu. Udało się. No okej. Czyli to była droga od samego początku. O, usłyszałem Maroła. Nie jest dobrze. Shakti.
Będzie trudne. Dobra, teraz no spokojnie. Okej. Jestem w bezpiecznym miejscu. O, cześć Marał. Co ty tu robisz? Piraci amatorzy. Nie myśl mnie, nie myśl, że sobie możesz uciec. No, żeś się kolego trochę zablokował. To i ciekawego nie ma. Dobra, zawalczmy z nim po prostu. Nie ma swojego ptaka, więc pokonanie go będzie kaszką z mleczkiem. Okej, to jest meta. Jeszcze tutaj przejdę, nie? To jest punkt zapisu. O! To była pułapka. Nie lubię tego. Co się dzieje? Co ja robię? Co ja robię? Ja tam nie doskoczę, ale... What? What? Dobra, czekajcie, spróbujemy to zrobić dynamitem. Ach, sztuczka z dynamitem. Skoczmy w drugą stronę. Może zranić klipa trzeba. Raz, dwa. Nie, nic z tego. Lecimy w drugą stronę. Bardzo ciekawy ten poziom, naprawdę. Tyle tu oryginalnych rozwiązań. Okej, widzę już. Próbujemy to złapać. Przecież chyba nie doskoczymy do tego. Kurde. A, okej, udało się. Zobaczmy, co tu jest. Bardzo ciekawie to wszystko zrobione jest, naprawdę. Powtarzam to po raz kolejny, ale... Dzięki Teofil za polecenie tego poziomu. No, zobaczmy, co tu mamy. Pełno kolców, na razie żadnych wrogów. Ciekawe struktury. No i przede wszystkim żadnych błędów przy tworzeniu tego. Podoba mi się pomysł tego stosowania tych platform jako półek skalnych. Pójdźmy w prawą stronę, bo tam widziałem jakiegoś przeciwnika. O, tutaj jesteś. Dziękuję bardzo. Mam dobrą wiadomość, słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. Niedługo będą na kanale dostępne angielskie napisy niektórych custom leveli. Zaofiarował się Dimitri o to, więc bardzo mu za to dziękuję. Zaofiarował się, że będzie robić takowe napisy. Hops. Okej, one również nie znikają. Wejdziemy sobie do góry, a potem na dół. Zleziemy. Co my tu mamy? Dobra. Ja za chwilkę tu zajdę, jeszcze zobaczę, co jest na dole. A, tak myślałem. Tu będzie pewnie wyrzutnia po prawej stronie. Znając życie. Więc lecimy, lecimy. W ogóle jakby ktoś z was chciał również tworzyć napisy, to dajcie znać w komentarzach. Aha, wróciłem. Nie mam ograniczoną ilość żyć, nie stać mnie na... Po raz kolejny muszę wracać. Lećmy tam, nie chcemy się znowu zapaść pod ziemię. I skakanie po kolcach po raz kolejny. O nie, strzałki, to ja może pójdę w dół. Więcej strzałek, nice. Ale mi kombo wsadziły.
Jakim cudem ją... Z jaja robicie? Dobra, patrzona mi będzie chyba tutaj niezniszczalna. Jest i katnip. Dobra. Mamy tutaj ciekawy fragment. Ja chętnie zobaczę, co jest na dole. Już chciałem zejść na dół, bo mi przyzwyczaiły te platformy. O, nice. Dobra, 1/4 HP zeszła. Jest dobrze. Trzeba wyłapać moment po prostu. O właśnie. Jest dobrze, jest dobrze. Tu jestem bezpieczny. Ciężko mi będzie ten katnik złapać, szczerze mówiąc. O, czy ja tu jakieś skarby mogę zabrać? Nie, nic nie zostało. Jest, mamy katnip, słuchajcie. Kurde, nie doskoczę na czas. Wiesz, on jest długi dosyć. Więc może... przy odrobinie szczęścia... przy fakcie, że mam katnipa, zdołam przed nimi uciec, zanim stracę kompletnie życie. Kamera ucieka. Nie, no co to miało być? Przepraszam. Co? Nie wpisałem kodu, muszę od nowa zaczynać. No dobra. Teraz tylko przeżyć. Teraz tylko przeżyć. Co tu się dzieje? Okej, jakoś przeżyłam. Może będę po prostu będę kłócać tylko. Nic się złego nie będzie dziać. Nie, to chyba też jest zły pomysł. Przeżyłem. To jest koniec? Zginąłem tuż przed końcem. Wiecie co? Ja mam już dosyć. Starczy tego. Starczy grania, ogrywania custom leveli na dziś. Dziękuję wam bardzo. Are you freaking kidding me? No dobrze. I, no tak, walka z bossem. Myślałem, że już go pokonałem. Okej. To był miły zwrot akcji. Przygotuj się na morski pogrzeb, Maro. Dobra, to poprawiło mój humor. Już miałem dosyć. Jakby do niego mądrze zajść. Wiedziałem, że to zrobi. Wiedziałem, że mnie wyczuje. A, dobra. Dobrze podeszliśmy do niego. Chyba się zaciął. Już po nim. Ale to nie jego pasek zdrowia chyba. Spada. Dobra, straciliśmy tylko 5 HP. Wiedziałem, jeszcze jest tu jeden. Oj, autorze. Przynajmniej ten Marał się teraz tutaj nie odrodził. Wypchaj się. Ha, nie udało ci się tym razem. Kurde, pozostali jeszcze strzelają. To będzie masakra. Mam nadzieję, że mi żyć wystarczy. Proszę inne wersje Marała, proszę nie strzelać. Okej, uspokoili się chyba. Ten trochę mi dał popalić, ale ogólnie jest dobrze. Jest! Uda nam się. Ile tych klonów. Tego to wyżej chyba pokonałem nawet bez straty HP. No dobra, cofam to, co mówiłem. A, i tak mnie dosięga tym swoim mieczem. Czy sztyletem. O, ty się zaciąłeś, kolego.
30 HP, nie jest dobrze. Okej, już po tobie. Jeszcze jedna seria. Mam nadzieję, że wrócisz dużo ładunków leczących. Okej, 65 HP. Coś tu się ukrywa. Podejrzewam, że nic dobrego. Może nie będę schodzić. Czegoś nie zapomniałeś? Myślę, że kryształ zapomniałem. Jakiś nadal cały czas strzela. No, come on. Come on. Czyli to nie tędy droga. Jednak trzeba zeskoczyć w dół. Ten strzelający marł mi o tym przypominał oraz ten tekst. Bardzo sprytnie zrobiona. Pora zeskoczyć na dół. Oh my goodness, dwóch. Dobrze, bardzo dobrze. Zespolcie się w jedno. Stańcie się jednością. Kurde, ale ten stanął. No i mnie załatwili. Starczy mi żyć, żeby ich wszystkich pokonać, na szczęście. A właśnie, o to chodzi, o to chodzi. Ja z nim tam cały czas walczę. Zginąłem podczas animacji kryształu. To było dziwne. Nie wiem, czy to autor coś takiego przewidział. Być może to jest dodatkowa trudność. Mogę polecić po kryształ już teraz, ale jeszcze chcę tego drania załatwić, bo mnie denerwuje. Ma za swoje. Okej, teraz skakujemy w portal. I lądujemy na górze, gdzie będzie czekać na nas kryształ. Przynajmniej taką mam nadzieję. Może teraz się będzie bez sztuczek. Jest. Wow, co za poziom. Naprawdę świetny. Mało tych skarbów mam, bo jak leciałem z powrotem, to rushowałem. Już nie bawiłem się w zbieranie. No, naprawdę bardzo ciekawy poziom. Oryginalnie zrobiony. Budowla, co, jeśli chodzi o budowę, też świetnie. Dekoracje też dobrze umieszczone. Finał naprawdę interesujący. No cóż, świetny poziom Greycata. No to by było na tyle, słuchajcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!